Siemaneczko, pokażę dzisiaj łatwe kopiowanie aut tych ECQ-ów. Potrzebujemy znajomego z warsztatem samochodowym, najlepiej w tym samym miejscu co my, i wjeżdżamy właśnie do jego warsztatu. On musi być w środku, bo on później będzie musiał wsiąść do naszego pojazdu, tego którym wjeżdżamy. Potrzebujemy tu jeszcze klub nocny ze Sperorbitem lub Speedo i arenę, no i mobilne, żeby zapisać kopię. Ale tak, wjeżdżamy tutaj do znajomego, do warsztatu. Tu sobie kliknijcie napraw pojazd, jak tam. I bo na Xboxach jest problem z anawakiem, to tutaj znajomy. Znajomy niech wyciągnie telefon, wejdzie w zakładkę szybka akcja, odpali wam rzutki. Jak będzie miał dobieranie graczy tam 1 na 2, wy po prostu do niego dołączacie i na pierwszym komunikacie mówicie mu, żeby zamknął te rzutki. Czy wy dołączycie do niego przez pauzę, czy przez profil, to nie ma znaczenia, byleby on te dobieranie graczy tam zamknął. A wy potwierdzacie komunikaty. Tak jak tu ja klikam start, online tam gracze, dołącz do gry. Mam pierwszy komunikat. Znajomy wyciąga telefon, wchodzi jeszcze raz w zakładkę szybka akcja, zamyka dobieranie gracza. Ja potwierdzam pierwszy komunikat, potwierdzam drugi komunikat. Mam te błyski, petardy. Motor mi znika, zsiadam z niego, on znika, ale to nic. Wychodzimy na zewnątrz, to ten mój motor, w tym moim przypadku to motor, pojawi się znajomemu z powrotem w jego warsztacie. On do niego wsiada i siedzi. I siedzi tak długo, aż my nie powiemy, że ma wysiąść. Teraz udajemy się do swojego klubu nocnego. Mówię tutaj Speedo albo Terrorbite'a, jak macie. Ale Speedo jest w standardzie, jak chyba kupujecie klub, także może być to Speedo. No ja idę do Terrorbite'a, siadam, klikam strzałkę w prawo, zamrozi mnie. Zamroziło mnie, to klikam pauzę i teraz albo od razu mogę się teleportować do areny, przez dołączanie do kogoś z innym trybem celowania, albo odpalamy zwyczajnie mapę, z mapy jakąś misję opuszczamy i lecimy dalej do areny. Tylko że wtedy nie używacie żadnych swoich pojazdów osobistych, możecie użyć buzarda z Securo Serve, możecie użyć kosatki z tego Skuparoła, lub tak jak ja tu od znajomego wziąłem sobie opresora. Tu akurat nagrywałem na łanie, to tam w ogóle dołączyć do anawaka to jest porażka. No, także łatwe kopiowanie. Siadacie tutaj teraz w arenie do auta, które kopiujecie, też klikacie strzałkę w prawo, klikacie B lub kółko, opuszczacie arenę. To już jest wam znane z tych innych. Można to samo kopiowanie zrobić, jak znajomy zrobi jakiegoś offroadara, też tak samo skopiujecie tu w arenie samochód. Wyjeżdżacie na zewnątrz, wzywacie mobilne centrum operacyjne, wzywacie, dzwonicie po jakiś pojazd na stratę, czekacie, mam 8 sekund i teraz znajomemu mówicie, żeby wysiadł z waszego pojazdu, on wysiada, dostaniecie inne tablice i jedziecie do mobilki zapisać kopię. Także tu no, taki smyk, żeby ominąć tego anawaka, bo nie na wszystkich platformach on zadziała. Pozdrawiam, elo.